Dzień dobry Państwu. Kiedy zastanowić się nad tym, dlaczego coraz to nowe, kolejne pokolenia doświadczają tych samych problemów duchowych i emocjonalnych, to bardzo łatwo dojść do wniosku, że to właśnie w dzieciństwie należy upatrywać źródła tych problemów. Bowiem to właśnie wtedy doświadczamy postaw, zachowań, sytuacji, które zaburzają nasz prawidłowy rozwój i właściwe rozumienie świata. O dzieciństwie mówi się bardzo wiele, ale głos w większości zabierają dorośli, którzy najczęściej zamknięci są w sztywnych ramach swoich najlepszych intencji. Zadajemy sobie więc pytanie, jak sprawić, by nasze dziecko czuło się naprawdę kochane i przez to szczęśliwe? W jaki sposób odnaleźć się w jego potrzebach? Jak nie odebrać mu tego bezcennego czasu, w którym poznaje świat i uczy się rozumieć siebie i innych? Jak sprawić, by od najmłodszych lat żyło pełnią życia? Anna Lachowska, założycielka Fundacji Przemocnie, z wykształcenia pedagog, była ofiara przemocy i osoba z zespołem Aspergera. Człowiek o niezwykle bogatym doświadczeniu i bardzo specyficznej, autystycznej wrażliwości. W swoim autorskim cyklu Pedagog z okienka przygląda się dzieciństwu w perspektywie, która spaja w sobie wiedzę z bardzo różnorakich dziedzin. Pedagogiki, psychologii, antropologii, historii społeczeństwa, filozofii kultury. Dlatego bardzo gorąco zapraszamy Państwa na nasze comiesięczne spotkania transmitowane na fanpage'u naszej fundacji, na portalu Facebook. Bardzo dziękuję i zapraszam. My się nie rodzimy źli. My się nie rodzimy z dysfunkcją. My mamy, możemy mieć różne charaktery. Możemy być bardziej otwarci lub mniej, bardziej ufni lub mniej. Możemy być bardziej cwani lub bardziej sprawiedliwi. Natomiast wyobrażenia, lęki i przekonania rodziców potrafią dziecku ten dobrze kształtujący się jego charakter, ten zgodny z jego temperamentem, z jego osobowością, złamać w dobrej wierze, właśnie karami lub nagrodami. Powiedzmy, mamy dziecko, które nie lubi się dzielić. Ja nie widzę w tym nic złego, ale są osoby, które pójdą do piaskownicy na plac zabaw ze swoim dzieckiem i ono się nie będzie chciało podzielić zabawkami z drugim dzieckiem, to będą czuły, że się zapadną pod ziemię ze wstydu. Więc mogą, nie wiem, czy to pod naciskiem własnych przekonań, czy srogiego wzroku innych mam, powiedzieć dziecku na przykład, że jeśli się nie podzieli, to wychodzimy. Tak? To jest kara. A to jest już to jest wejście w granice dziecka. Nieposzanowanie jego granic. Czyje są zabawki? Dziecka czy twoje? Jeśli dziecka, to ono ma prawo decydować. Jeśli twoje, to po co mówiłaś dziecku, że są jego? W takim razie temu wtedy też tylko pożyczasz tych zabawek, tak? No i jeśli dajesz mu karę za to, że ono podjęło taką decyzję na temat swojej własności, to czego go uczysz? Nie tego, że trzeba być miłym i nie tego, że trzeba się dzielić. Uczysz go tego, że wszystko, co jest jego, może zostać zarządzone przez jakąś osobę z zewnątrz, że wcale nie jest jego. Jego poczucie poszanowania własnych granic zaczyna się sypać, bo okazuje się, że to jest tylko takie umowne, że to tak tylko tak na niby mówimy, że to jest twoje, że ci wolno, że ty decydujesz, tak? Ty decydujesz i to jest twoje, dopóki mi się to podoba. Dziecko spotykające się z takimi sytuacjami ze strony rodziców zaczyna myśleć z kolei, jak o te swoje granice zadbać, bo to jest naturalny odruch. Jakie najczęściej padają wybory? Niechęć do ludzi, wycofanie, zamknięcie, jeśli ktoś podległ bardziej karze, tak? Nie wchodzenie w sytuacje, w których ktoś może naruszyć moje granice. Samotność, po prostu. Zosio, samosiostwo. Nie wchodzenie w kooperatywę, nie zaprzyjaźnianie się za bardzo. Bo po co? Po to, żeby ktoś znowu coś mi zabrał? A jakie takie dziecko ma skojarzenia z zabawą i z innymi dziećmi? Że to jest opresja, że zabawa z innymi dziećmi to jest konieczność rezygnowania z mojego. Nie fajnie. Dobrze, to teraz rozważmy tę samą sytuację, ale z nagrodą. Kochanie, jak się podzielisz z tym tutaj oto żądającym od ciebie twojego wiaderka i grabek Filipkiem, to mama ci kupi Kinder Bueno. No to dziecko sobie myśli, czyli postawa osoby miłej, dzielącej się, to jest postawa, za którą są nagrody. Czyli jak ktoś patrzy, to się dzielę. A jak ktoś się nie patrzy, to niewystarczające uzasadnienie, ponieważ za wysoka nagroda, tak? Na pewno kojarzycie ludzi pomagających na pokaz. Na pewno kojarzycie typ człowieka, który ja nazywam troskliwym misiem. To jest taki typ toksycznego człowieka, który ci bardzo dużo daje. On ci bardzo dużo pomoże. On ci pieniądze pożyczy, a nawet da. On ma dla ciebie prezent.
On o tobie myślał. On stanął po twojej stronie w jakimś tam mniej lub bardziej głupiej sytuacji. Daje ci tyle, że ty się zaczynasz w ogóle w którymś momencie zastanawiać, czy ten człowiek jest niespełna rozumu, czy może ma raka, odchodzi z tego świata i rozdaje swój majątek. A potem się okazuje, że ten człowiek chce czego? No nagrody oczywiście, tak? Tak jak ten dzieciak tego Kinder Bueno za to ostentacyjne dzielenie się, za ostentacyjne niebycie chytrym. I nagle się okazuje, że ta pomoc, czy ta przysługa, czy to po prostu bycie miłym ze strony tego człowieka kosztuje cię tak bardzo dużo, że to w ogóle było nieopłacalne. Czy to po prostu była pułapka? Łamie się charakter? Łamie. Bo to dziecko urodziło się jako dziecko nieskłonne do dzielenia się. Okej. Okay. Tak zwany sobek. Wszyscy wiedzą, że sebek jest sobek i nie próbują od niego dębić, tak? Sobek wszystko dla siebie, albo dla siebie, dla swojej rodziny, jak już rodzinę założy, może nie założy, bo będzie zbyt skąpy. Jego prawo. To nie jest zły człowiek, to po prostu nie jest człowiek szczególnie dobry. Ale jeśli złamiemy mu ten charakter, tę niby brzydką cechę, niedzielenie się, i z tego złamania wyrośnie nam troskliwy miś, to wychowamy taką modliszkę, taką rosiczkę zapuszczającą przynęty na ludzi, po to, żeby ich później emocjonalnie szantażować o nagrodę. I to już będzie zła osoba. A teraz weźmy konsekwencje. Mój Marcinek nie chce się podzielić z Filipkiem tymi zabawkami, tak? Co mogę zrobić jako mama? Marcinku, wiesz, że ten Filipek chciałby się z tobą, żebyś mu dał tych swoich zabawek? Marcinek mówi, nie chcę! Okej, okay, a wiesz, kochanie, że pewnie wtedy ten Filipek się nie podzieli z tobą swoimi babeczkami, a ty nie masz babeczek, nie masz foremek do babeczek. Nie chcę! Dobrze. No i mój Marcinek tak patrzy, jako fajna foremka, wyciąga łapkę, a Filipek go pac! No i wtedy wstaje, patrzy, czy nie dostał za mocno, tak? Jak nie dostał za mocno, to mówię, widzisz, zdenerwował się, bo ty się z nim podzielić nie chciałeś, ale jego rzeczy to zabierasz. Jak chcesz, żeby ktoś się z tobą dzielił, to ty też dajesz. A jak ty nie dajesz, to nie bierz od nikogo. Tak? I tyle. I ja nie manipuluję w żaden sposób moim dzieckiem i nie zabieram mu doświadczenia. Naprawdę, ryzyko, że jeden trzylatek drugiemu trzylatkowi jednym pacnięciem zrobi krzywdę, jest niewielkie, a jest kompletnie naturalne. Jeśli jeden kot wyżera drugiemu z miski, to dostaje paca. Jeśli kot chce zabrać psu kość, to pies warknie. To są naturalne rzeczy. I teraz okej, okay, jeśli was boli to, że Marcinek za moją aprobatą dostał w głowę od Filipka, to spójrzmy, co będzie dalej. Powiedzmy, że ja zareaguję i nie dopuszczę do tego, żeby Marcinek doznał konsekwencji, tylko zrobię mu karę albo nagrodę. Marcinek nie pozna tych konsekwencji. Marcinek je pozna w dorosłości. Bardzo boleśnie, gdy zamieszka ze swoją pierwszą dziewczyną, dowie się, że skoro on jest taki chytry na swoje rzeczy, to nic, co jest jej, nie należy do niego. I on wtedy powie, no ale przecież się kochamy, przecież jesteśmy parą. No ale portfel trzymasz swój, tak? Nie mamy wspólnego konta. I tu będzie się musiał nauczyć konsekwencji. A może się będzie musiał ich nauczyć, zakładając pierwszą spółkę. Kiedy się okaże, że dzielimy się nie według tego, co wypracowaliśmy razem, dzielimy się według tego, co każdy z nas oddzielnie wypracował. A że jesteśmy teamem na przykład robiącym reklamę i ty jesteś copywriterem, a ja jestem grafikiem, to ja biorę więcej. Niż ty, bo nie umiałeś się dzielić, bo nie rozumiesz, że współpraca to jest coś, w czym nie patrzysz do dziesiątych po przecinku, ile twoje, a ile cudze. Życie go bardziej boleśnie doświadczy niż ten Filipek w tej piaskownicy.